jeszcze. Jestem nad Rządzą, jedną z pstrągowych rzeczek Mazowsza. Dlaczego łowienie pstrągów budzi tak wielkie emocje? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale przed chwilą rozmawialiśmy z panem, którego dom jest położony tuż nad tą rzeczulką i powiedział nam, zdziwiony, że jesteśmy tu z wędkami, że on odkąd żyje nie widział w Rządzy żadnej ryby. Odpowiedź więc jest prosta. Łowienie pstrągów na spinning to skradanie się, wręcz indiańskie podchody. Podchodzenie do dołka, wrzucanie przynęty w punkt. Mógłbym to porównać do traperki, do bycia myśliwym. Skradanie się nad rzeką, podchodzenie po cichutku do wody, niczym jakiś łowca myśliwy. Nad Rządzę zaprosił nas Krzysztof, nasz kolega z Mińska Mazowieckiego, od lat zakochany w tej rzeczce, łowiący tutaj pstrągi. Mamy początek stycznia, jest dosyć ciepło, pstrągi są świeżo po tarle, które odbywa się z reguły w listopadzie. Tarło! To naprawdę trzeba trafić, bo to jest tak, że 2-3-4 dni i te pstrągi gdzieś tam odpływają już i to tarło kończy się, prawda? Ja widziałem, raz widziałem w końcówce listopada, raz widziałem w połowie listopada dużą ilość pstrągów i naprawdę fajne ryby. Ryby, które później nad wodą nie spotykałem takiej wielkości ryb. Magiczna data 1 stycznia otwiera sezon łowienia ryb łososiowatych. Kolega klubowy z Sandacza, on uczył mnie łowienia pstrągów i w zasadzie jak pierwszą rybę miałem na wędce, pierwszej ryby swojej nie wyjąłem oczywiście, nie wyciągnąłem, bo to był duży pstrąg, to był 40, tak piękny. To co on mi w takiej malutkiej rzeczce wyprawiał, to po prostu, no ale od tej pierwszej ryby po prostu zachorowałem. I to jest, można powiedzieć, jak choroba. 1 stycznia ledwie szampana zdążyliśmy wypić i dobrze kochanie, buziaczek, a ja na roztocze. I tak otwieraliśmy sezon. Są pstrągarze i jakby ten element kłusowniczy tutaj jest zminimalizowany. Problem zaczyna się 1 września, kiedy już nie wolno łowić. No wtedy kłusownicy mają tutaj raj. Bo nie przychodzą wędkarze, to nie przychodzi też kontrola. No bo po co przyjdzie, kogo będą kontrolować? Tak sobie oni to tłumaczą, prawda? Ale już się zwijamy. No widać. Wszystko przepuszone. Nie, ten. No, zaszorowało w ogóle, co? Słucham? Zaszorowało, dołków nie ma. Nie było dużej wody, dlatego słabizna jest. Płytka i ona pochowana pod burtą. Pokorzenie, tak. Słyszałem jakieś tam opowieści typu, że jakoś tam przegradzali siatką rzekę, ale to jest pitna woda. Nie, myślę, że to nie jest w ogóle do zrobienia, żeby pstrąga w taki sposób odławić w takiej malutkiej wodzie. To są po prostu mity miejscowych. Brumowy. Macie kolegę, który tutaj bardzo głośno się lubi wypowiadać. Zgłoście go, wybory niedługo. Tak. Radnego go zgłoszę. Zaraz znowu będzie trąbił. No wiesz co, nie będziesz miał co jeść. Ja widzę, że kolega ma potencjał. Nie, no bo słuchaj, mnie to zarobiliśmy za ten wszystko, przywodziliśmy. No właśnie, ale z rzypą, a może roz***ać ten staw cały? Ten. Bo to jest żeński. Stawidła i będę mieli wody w ogóle. Ten staw jest nasz. To jest ludzki, to jest rząd. Gromadzki. Tak, rządzy. To mają wszystkie działki. Mamy działki. Przepraszam bardzo, ja trochę się chciałem dopytać. Mamy działki.
strugi nie mogę sobie odgodzić teraz. Ale nie, ja struga odmywa. Panie, ja to w to mam to. Ale ten, o, stój, jeszcze chciałem się zapytać. Poczekaj, tam, o tych bobrach, cholerna jasno. Kto to tego napuścił tutaj tego? Nie można. Trzeba jeść bobry, żeby chronić las. Weź ty, panie, twykaj. No co, dodaliście do stanu? Wy było do samego mostu dokopany. Jakbyście dołożyli, nie zgodziliście się. A teraz wójt sprzedał to? Sprzedał to wójt? Sprzedał? Składka była na rządzy, wszystko przyjechali. Ale odejść, no dasz mi zapytać się? Dasz czy nie? No, bo to w kur... do k***** niepodobne ryby na wieściach, k***** nie możesz łapać. Nie tego, mój żynie, oni przyjechali z Michałowa, co nie? No i każdy mu zwierz wędki. A ja to a bo? Siedź tutaj, k***** i Bawor dobrze gada. Chyba nie można nic, chodźmy dogadać. Idź, kolegę tutaj tak. Ale jakby chciał... Komitet. Ale do ustawu nikt nie ma przy... Żyłem, żyłem. Nieraz rzuca właśnie on, co to krzyczy. Bez rubaka, co nie? Deski swoje zawarte. Ale nie, no właśnie, no, i że tam głupi jesteś. I się tego nieraz przyjęli, to nas spisują albo coś. A ja wsadzam takiego 2 centymetrowego. No właśnie, tak jest tego. Żeby ta woda się zginała. No, na rzeczy to ja rozumiem. Bo pstrąg spodem jeszcze tego. No to jej powie, jak te pstrągi tutaj tak na dobre, słuchajcie, zaczęły się pokazywać, to miejscowi, spotkaliśmy kiedyś miejscowego i pytamy się, najpierw, no przepraszam, on zapytał, czy coś bierze. No nic nie bierze. Panie, bo wiesz pan co mówi, te ryby to tutaj chore jakieś są. Czerwone kropki, jakieś czerwone plamy mają. Rób to za mnie. A wiesz panie, nie wiem czy to pan był może... Słuchajcie, zadbajcie, bo potencjał tak. Polityczny się marnuje. Naprawdę, no, my go odnowimy. No ja dobra. Na stawę tam kartesy wyrobię, ale nikt to nie będzie miał na stawę. Ale słuchaj, gmina będzie po 5 zł na stawie płacić. Do gminy kartę nie chce wykupuje na ciężka jest dola wody pstrągowej na nizina. Ciężka dola. O ile na quasi-filozoficzne pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, trudno jest znaleźć odpowiedź, o tyle na pytanie, skąd pstrąg potekowy występuje w naszych wodach, odpowiedź jest bardzo prosta. Za powstanie tej formy troci odpowiedzialne są zlodowacenia, po prostu troć. Ryba, którą w tej chwili nazywamy trocią wędrowną, nie miała gdzie spływać, bo nie było morza, bo była to lodowa czapa, wytworzyła formę osiadłą, którą nazywamy pstrągiem potokowym. Jest to po prostu jedna z form tego samego gatunku. Troć, troć jeziorowa, potokowiec. Jedna ryba. A co ciekawe, pstrąg potokowy, który był rozsiedlany do różnych wód świata, nawet do Nowej Zelandii, gdzie stworzył taką liczną i piękną populację, mimo że jest wsiedlany do wody jako potokowiec, jako ryba osiadła, potrafi spływać do morza i tworzyć formę wędrowną, stając się po prostu trocią. Gdzieś w swych genach ma to zapisane. Kilkanaście dobrych lat temu dwóch naczelnych polskich miesięczników wędkarskich, akurat nomen omen, równolegle do tego samego bodajże kwietniowego numeru napisało teksty o łowieniu pstrągów. Jeden z nich, pisząc o najlepszym kołowrotku na pstrągi, stwierdził, że dobry kołowrotek na pstrągi to taki, o którym zapominamy w trakcie łowienia. Drugi
naczelny miesięcznika, napisał coś o przynętach na pstrągi. Powiedział, że najlepszą przynętą do łowienia pstrągów jest sprawność 18-latka. Są to bardzo mądre słowa, bo takowa sprawność przydaje się, kiedy przekradamy się przez chaszcze, musimy w ciężkim terenie podejść, zejść, wyjść. I są takie momenty, że odnoszę powoli wrażenie, że tej przynęty zaczyna brakować. Założymy cierniczkę z syrenką. Ulubiona moja przynęta właśnie na tą wodę. Pogoda nam się psuje. Jak to się mówi, twarde wędkarskie życie. Teraz początek sezonu, powiedzmy do marca. Kogut mała wahadłóweczka, przynajmniej ja mam takie przekonanie. Natomiast przychodzi marzec, idzie woda pośniegowa, wtedy łowimy na srebrne obrotówki, ściągane z prądem. I najlepiej wtedy jest, wtedy widać, ile tych pstrągów jest, bo one chociaż nie zawsze uderzą w tą obrotówkę, ale jak się sprowadzi z prądem, to wychodzą prawie zawsze. Jeżeli stoi tylko w dołku, to wychodzi. I wtedy widać, ile jest ryb w tej rzece. No dzisiaj na razie nic nie zauważyliśmy, ale może jeszcze spotkamy, zobaczymy. Stał przy korzeniach samych. Oła. Niestety, wiewióra. A szkoda. Fajny dołek tam był za. Czy się pamiętasz taką przynętę? No pewnie, że pamiętam. Biedronka. Mepsik. To jest biały krok w pudełku w tej chwili. A wiesz, z którego to jest roku? Nie wiem, ale to jest lata 90. 77-78. Ja łowiłem, to kiedy była przynęta w ogóle niedostępna u nas w kraju. Z Peweksów. Tak, też dostałem od ojca kolegi, który gdzieś tam w Niemczech pracował i przywiózł mi taką właśnie biedronką. To dwie dostałem, to jedno to płakałem. To na początku lat 90. A ja czytałem w wiadomościach wędkarskich, to też właśnie w połowie lat 70. o łowieniu na Mazurach. Ale to była na okolnie na szczupaki przynajmniej. Człowiek, to nie była na człowiek nazywał to karną ekspedycją. Dlaczego? Że co nie puścił. Wiesz, to miał pstrąga na meksaminu. Ja na to pstrągów nie łowiłem z tą rybą gumową. Łowiłem okolnie szczupaki. Mhm. Jeszcze do tego znajdziemy. I to jest też bywa skuteczne. Brakuje główki odpowiedniej. Podwójnie to jest tak troszkę rzadkie. Tak. Też bywa bardzo skuteczne. Na niej podać, ale może. A żabka kiedy jest najlepsza? Marzec. Tak. W marcu. Jak idzie do wody. Jak ona tam po zimie się zaczyna ruszać. Jak dopiero zaczyna. Jak zaczyna, zaczynają się roztopy. No taką skróconą będziemy mówić. Ty wszystko wiążesz bez agrafki. Wszystko. Jeżeli chodzi o pstrągi, tak. Krzysiu, a ty masz stosunkowo długi kij. I tu masz 2,70. 2,70 nawet 5 on ma. Zwykle jak tam w sezonie, jak on jest taki mniej puchliwy, to 2,40 wystarczy w zupełności, a tutaj dzisiaj 2,75 nie ma, przebacz. Jakoś nie za bardzo
nie za bardzo miałem wyniki na to. W środku sezonu jak najbardziej, jakieś tam i tygrysy, i fluo takie zielone, i pomarańczowe, jakie tylko można. Natomiast też łebki w kogutach też mam malowane na takie fluo kolory. To lubię łowić właśnie w taki sposób, że no, nie używam agrafki. A do tego musi być no, porządnie jednak to wszystko zeszlifowane. Ja to sam jeszcze docieram takim drobnym papierkiem, żeby żyłka nie przycięła się tak. Generalnie pstrąg jest taką rybą, że jeżeli on jest na chodzie, to chociaż wyjdzie do każdej przynęty. Chociaż wyjdzie. Niekoniecznie musi uderzyć, ale chociaż wyjdzie. Wyszedł jasnej gumy. Tak, no to zdziwiony jestem. To ja taki też, fluo. Ja też. Początek sezonu z otwartym pyskiem, to znaczy, że był na żarciu. Tak. Powinien był zaatakować. Gdyby była może przynęta bardziej naturalna, to... Tak, ja tak no, tam zawsze stał pstrąg. W tamtym dołku. Też mówię, no, jeżeli jest szansa na spotkanie, to albo tam, albo tu, albo tutaj jeszcze mamy kilka takich miejsc, które... Ja mówię o tej wahadłóweczkę, że tak? Ludzie w ogóle o wahadłóweczkę zapomnieli. Tak. Zapomnieli. Idą. A szkoda, bo to jednak są pstrągowe przynajmniej. Pstrągowe łosy w ogóle na wszystkie ryby łosy siłowate. Tak. Jak łowię na obrotówki właśnie na początku marca, na wyższej wodzie, jak jest woda taka jeszcze bardziej mętna niż teraz mamy, prawda? I wtedy sobie jadę tam w dolny odcinek i idę w górę, idę od ogona tego pstrąga, podchodzę. No to też dużo miałem brań takich, no, nie zawsze trafionych, gdzie obrotówka tylko wpadała do wody i pierwszy dosłownie obrót korbką i on już wyskakiwał do tej obrotówki, ale to wtedy tutaj widać ile tej ryby jest. Wązełek bardzo prosty, ale skuteczny. Nieduża. Proszę bardzo. Pstrążek potokowy. Niewielka to rybka, ale na rozpoczęcie sezonu ma około 25 cm. Średnio wybarwiona jak na tą wodę. Bywały ładniejsze, ale... No i zażarł sobie na gumeczkę taką. Także mamy panowie otwarcie sezonu. Fajnie rozpoczynamy. Branie było pewne. Dobrze, wracaj do wody. Dobra. Zawsze o kamizelkę wycieram, no stąd ta kamizelka wygląda jak po przejściach. No ale dobrze, fajnie. I mamy otwarcie sezonu, czyli możemy łowić dalej. Dalej będą, myślę, ładniejsze. Ale pstrągarstwo to nie jest miejsce na wędkarski żurnal MUD. Nie. Nie. A ja, no to jest takie zboczenie może moje, że zawsze po każdej rybie wycieram o kamizelkę. No. Rzeka zawsze zaskakuje, ale w zasadzie idę i mniej więcej wiem, gdzie spodziewać się tej ryby, gdzie ona tam stoi, w którym dołku lubi stać. Przez lata pstrąg jest terytorialistą, więc on zawsze te atrakcyjne miejsca w tych atrakcyjnych miejscach staje. I tu jest jeszcze jedno, tam jest takie zwalisko, tam też zawsze stoi jakaś ładna ryba, więc ja się tu zakradnę, może jeszcze uda się coś złowić. Wędkuję nad tą wodą od 2001 roku. Piękna rzeczka, trudna technicznie, bardzo trudna technicznie, wędkarsko. Skąd te pstrągi tutaj się wzięły, to tak naprawdę i ja nie wiem. Trzeba by zapytać, znaleźć pierwszą osobę, która zarobiła tutaj tą rybę pstrągiem. Natomiast no,
Jak była to woda okręgu siedleckiego, my jako klub spinningowy z Mińska Mazowieckiego opiekowaliśmy się tą wodą, przywoziliśmy, sami zarybialiśmy dużą ilością ryb. Klub Sandacz w ogóle to jest można powiedzieć, no, grupa takich bardzo etycznych wędkarzy. Jak przyjedzie, bo łowiliśmy tu komplety i ponad komplety łowiliśmy. Jak jest rójka jętki majowej, słuchajcie, to naprawdę można pięknie połowić tutaj. Trzeba wcześniej rano wtedy przyjechać. Albo przed wieczorkiem. Spinningiści, pstrągarze też nie mogą tutaj jakby obejmować wszystkich płynących wód, tylko powinni się też jak w jakiś sposób podzielić z innymi wędkarzami, tak? Oczywiście no, dla nas jak najwięcej takich rzek, żebyśmy mieli, prawda? Jest bardzo płochliwa ta ryba i jeżeli jeden pstrągarz przejdzie w zasadzie, no, na kilka godzin już nie ma co po nim przechodzić. No, 2-3 godziny trzeba by odpuścić i zanim się zacznie łowić. No. I taki kłusownik jak stawia rzutkę, rzuci w ten dołek, no ten pstrąg wcześniej czy później z tego dołka wyjdzie. No, zobaczy tego robaka, zobaczy przynętę naturalną, na pewno ją chwyci. I sam wiele razy, jak i moi koledzy z klubu Sandacz z Mińska też wielokrotnie, po kilkadziesiąt nieraz rzutek ściągaliśmy za jednym wyjazdem. Z rybami, a najbardziej to szkoda tych pstrążków takich malutkich. One jako pierwsze się z reguły łapią i nieraz się szło i tych pstrągów martwych się ściągało razem z tymi rzutkami. No to jest przykre, no ale jakby... No, trzeba jeszcze chyba z jednego, dwóch pokoleń, żeby się nauczyli ludzie takiej etyki, prawda? Proszę, że to są brzydale. O, to na przykład to jest jeszcze na seryjnej główce, a jeszcze gdzieś są... To na dobrą sprawę, on ten wygląda jak muszka. Jak streamer wygląda. Tak. Jerzynka, coś tam zostawione jeszcze, no, to ulubiony przeze mnie, na tego bardzo lubię łowić, z jednym piórkiem. I z lamety jakiś, tak, korpus. Korpusik. A jakie tu kotewki są? To jest dobre kotki. Hayabusa. Hayabusa bodajże. Tutaj jakieś VMC jest. No, ten już jest taki trochę zdeformowany. Trochę już tyś... A ten to na czym jest? Na podłodze? Nie, on jest z korpusiczkiem. Też z korpusikiem. Też troszeczkę zdemalowany jest już. Też łowiłem i na tego jakieś ryby na pewno. O, same piórka też są bardzo dobre. Przepraszam. To jest taki cierniczek. Tylko te piórka zdobyć. Tych piórek to w takiej... jak tą kapkę kogucią kupuję, to takich nadających się to jest, no nie, no może 8, może 10 takich piórek, które się nadają do wykorzystania właśnie tego. To jest może 10 w całej kapce do zdjęcia i te trzeba je wybierać, mozolnie sprawdzać. One są takie teraz deformowane, ale jak go do wody wrzucę, to on będzie pięknie pracował. A to jest taki okoniowy. To jest taki właśnie na ten, tu na ten odcinek bagienny, to na takie łowie. Pstrąg też chwyci na niego, ale to jest bardziej, rzucam najpierw na tego, sprawdzić, czy są okonie i szczupaki. I pijawkowe. Mhm. No i to jest taka pijawka. Imitacja pijawki. To jest jeszcze też taki testowany, nie? Bo jest, ale spadają z niego ryby. Bo jest sztywna kotwica. Tak, kotwica. Ja to też dochodziłem do tego, bo nikt mi tego nie pokazał. Ja to musiałem też sam jakoś tak... Wiedziałem, że łowię na kotwicę, ale jak? To musiałem kombinować metodą prób i błędów i z tego ryby spadają. A jak jest kotwica taka luźna, no, raczej nie... No mi nie spadł jeszcze pstrąg z takiej kotwicy, może tam... A na tę gumeczkę dziś złowiłem. Dzisiaj złowiłem na tą perłową, taką, to jest taki też brudasek trochę. Chyba grawka się zapodziała. Grawka jakoś tak, no. No to dzisiaj złowiliśmy. Rybka. To jest wobar Irka Gębskiego. Łowny niesamowicie. Ten kolor. Kiedyś 30-ka złowiłem z tego dołka. Puściłem go. Powinien być. Ale jak w pierwszych rzutach nie wychodzi, to już trzeba iść dalej.